Rozpoczynamy kolejne spotkanie z mistrzem. Maciej Żyłka, witam i zapraszam. Dziś fistball, a w studiu reprezentantka Polski w fistballu, Kinga Guszcza. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, co to jest fistball i na czym fistball polega. Fistball jest połączeniem takiej siatkówki z tenisem troszeczkę. Gra się zaciśniętą pięścią, piłka może skozłować, to jest ta różnica w siatkówce, tak? A punkt zdobywa się oczywiście poprzez przebicie przez siatkę. Jeżeli drużyna przeciwna nie odbierze tego, to jest zdobywany punkt. Jak wyłaniamy zwycięzcę meczu? Gramy zazwyczaj do 3 setów. Też jest to ustalone przez sędziów. Do 2 lub do 3 setów wygranych, tak jak w siatkówce. Do ilu punktów gra się jednego seta? Gra się do 11 punktów, z tym, że musi być przewaga 2 punktów, tak jak w siatkówce. Chyba, że ostatecznym punktem już jest ten 15 kończący. Są przejścia, czy punkty są za każdą akcję? Punkty za każdą akcję. Reprezentacja Polski kobiet uczestniczyła ostatnio w Mistrzostwach Świata. 6 miejsce. Jak pani ocenia ten start? Bardzo dobrze. My byłyśmy dużym zaskoczeniem tak naprawdę. Pojechałyśmy pierwszy raz na taką dużą imprezę. Nikt tak naprawdę się tam nie spodziewał, że zajdziemy aż tak daleko. Jak trener nas pytał przed rozpoczęciem, no to tak celowałyśmy 7-8 miejsce na 11, a udało się dotrzeć właśnie do tego 6 miejsca, także bardzo, bardzo nam dobrze poszło. Które drużyny dominują w fistballu, zarówno kobiecym, jak i męskim? No, taką najlepszą drużyną jest reprezentacja i ogólnie tam jest najbardziej rozwinięty ten sport w Niemczech. Później dalej gdzieś tam Austria, Szwajcaria, no i to są te takie drużyny wiodące, tak, które już długo trenują, mają u siebie kilka lig, więc mają z czego jakby wyłaniać tych reprezentantów i mogą sobie pozwolić też na jakieś duże, naprawdę wyniki dobre. Kiedy rozpoczęła pani grać w fistball? U nas w Polsce ogólnie to się zaczęło w marcu tego roku, 2018. No i w marcu ogólnie ja zaczęłam też trenować. W marcu miałyśmy pierwszy trening, wtedy jeszcze na hali, bo było dosyć zimno. I większość dziewczyn praktycznie właśnie od marca trenuje. Spotykałyśmy się raz w miesiącu, ponieważ dziewczyny zjeżdżały naprawdę z całej Polski, starały się. I od tego właśnie czasu trenujemy. Związki wcześniejsze z siatkówką? Ja nie, akurat wszystkie dziewczyny tak, ja piłka nożna, także, ale pozostałe dziewczyny albo w siatkówkę plażową, albo w siatkówkę halową grają, nawet jeszcze czynnie. Boisko do fistbola, jak je zaaranżować, jak je zorganizować? Boisko to jest 50 metrów długości, 20 metrów szerokości, przedzielone siatką, taśmą tak naprawdę, bo siatka ma kilka centymetrów, jest biało-czerwona po środku. Linia tak jak w siatkówce, albo raczej tak jak w piłce nożnej, bo gra się na trawie. Piłka jest też troszeczkę cięższa niż piłka do siatkówki. Nie ma jakiejś takiej piłki, do której można ją porównać, bo jest dużo cięższa od siatkówki i troszkę lżejsza od piłki nożnej. No i tak naprawdę to wszystko. Nie ma jakichś tam dużych wymagań. Przybliżmy jeszcze tę dyscyplinę sportu. Ilu sędziów sędziuje zawody? 3 sędziów sędziuje zawody. Jeden jest po środku, jakby obserwuje taśmę. Zawodników, którzy zagrywają. 2 sędziów stoi i obserwuje jedną linię końcową i jedną linię boczną. Zagrywka jest takim samym elementem jak w siatkówce? Inaczej, ponieważ ten, kto straci punkt, zagrywa. I zagrywka jest z linii 3 metra. Też musi być zaciśnięta pięść. Może dotknąć siatki, taśmy? Nie może? Nie, nie może. Ani zawodnik, ani piłka nie może dotknąć siatki, taśmy. Nie może też przejść linii w momencie zagrywki. Jeżeli chodzi o zagrywkę, to wszystko. Jeżeli chodzi o zmiany tam przy siatkówce. Fistball to nie tylko odmiana kobieca, to także odmiana męska. Czy jakoś różnią się zasady rozgrywania męskich meczów od tych kobiecych? Pod względem przepisów nie. Myślę, że pod względem taktycznym jednak mężczyźni są troszeczkę silniejsi, więc trenerzy inną taktykę ustalają, tak? Ale to tak już jakby pod każdą drużynę inaczej. Na pewno bardziej widowiskowa jest troszeczkę
piłka, fistball męski. No bo tak jak mówię, są mocniejsze akcje, lepiej jest, są bardziej, no silniejsi są, tak, ale pod względem przepisów jest wszystko to samo. Gra się do 11 punktów, jak pani wspomniała, tak, lub do 15, to jest ta górna granica maksymalna, też do przewagi 2 punktów, jeżeli jeszcze nie osiągniemy tych 15. Tak. Jak długo trwają pojedynki fistballowe? Tak naprawdę my jak zagrałyśmy, to najkrótszy 40 minut, mogą się ciągnąć nawet godzinę, godzinę, półtorej godziny, tak, bo no to zależy wszystko właśnie od, można rozegrać nawet 5 setów, tak, czy jak były finały, załóżmy mistrzostw, grały do 4 wygranych setów, więc naprawdę dużo. Dużo gry. Mistrzostwa świata rozgrywane w Austrii, na których reprezentacja Polski zajęła 6 miejsce. Jaka atmosfera towarzyszyła tym mistrzostwom? Atmosfera i w drużynie, i ogólnie na mistrzostwach była bardzo dobra. Naprawdę my jako taki Benjaminek nie czułyśmy się jakoś źle. Nie czułyśmy się jakby zdyskryminowane troszeczkę. W drużynie też bardzo dobrze, bo my pomimo tego, że bardzo mało się spotykałyśmy, myślę, że jesteśmy bardzo zgrane. Mamy ze sobą kontakt, może nie osobiście, ale zawsze jakoś tam się staramy porozumieć, dogadujemy się w różnych sprawach. Atmosfera tam, naprawdę wszystko było na wysokim poziomie według mnie i wszystko było na miejscu, było dobrze zorganizowane. I muzyka, i mecze, wszystko było tak, bez żadnego stresu, miałyśmy wszystko dograne na ostatni guzik. Fistball to również dyscyplina, która była w programie The World Games 2017, tak, we Wrocławiu. Dokładnie. Wtedy tutaj organizatorem był Szkolny Związek Sportowy, czy współorganizatorem. Ja pomagałam i dlatego właśnie jakby zaraziłam się tą dyscypliną. Pomagałam tam przy organizacji tego i jakby od tego też zaczęła się moja przygoda z fistballem, bo wtedy Piotr Widawski właśnie był wcześniej na szkoleniu, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jak to zorganizować, i powiedział, że Kinga, ja Ciebie widzę na tym boisku za kilka lat, może się uda coś tutaj we Wrocławiu stworzyć. No i rzeczywiście udało się. Z Robertem Szczerbaniukiem w grudniu mieliśmy później warsztaty tutaj we Wrocławiu, fistballowe. I od tego jakby to zaczęło się kręcić tutaj we Wrocławiu właśnie. Udało się nam stworzyć pierwsze boisko w Polsce, pełnowymiarowe. Właśnie u nas jest jedyne we Wrocławiu. I tak działamy od tej pory tak naprawdę. I na warsztatach gdzieś staramy się promować fistball. W szkołach będziemy też pewnie od nowego roku szkolnego działać.